Chwała bohaterom. Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę o odczytanie listów w imieniu prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego, wicewojewody Mazowieckiego pana Artura Stanowicza. Szanowni Państwo, list prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego jest skierowany do organizatorów i uczestników dzisiejszej uroczystości prezesa. Posłów 15 sierpnia 2023 roku. Szanowni Państwo, Bitwa Warszawska to jedna z przełomowych badań historii świata. Dzięki męstwu oficerów, żołnierzy, tysięcy ochotników, polskie wojsko odebrało sowiecką opresję. Polska odzyskała własną niepodległość i oddaliła awanturę realnej bezpieczeństwa bolszewickiej inwazji na cały kontynent. Ta wielka bitwa jest świadectwem zwycięstwa polskiego partii Ducha, narodowej jedności oraz naszego wkładu w obronę uniwersalnej wartości, wolności, suwerenności i drogi. Wiemy, dlaczego bolszewicka wojska zagrażała europejskiemu porządkowi i bezpieczeństwu. Dziś nie mamy wątpliwości, że bitwa warszawska, jak cudra pisła, zniszczyła problemy uniwersalne. Dlatego słusznie podjęła wolę i mówiła przyczynę Niemcy. Francuski generał Louis Fleury Wojska. Przez 200 lat w Polsce podjęła jedynie ratowała świat chrześcijański od niebezpieczeństwa polskiego nad Wisłą i Zmieniem w szlachecie Germanii, a nawet szpitalnej kolonii szkoły, od autonomii świata chrześcijańskiego. A jaka to szkoła? Tutejsza. A, osób? Tak, tak. Nie. Znaleźć siły, wiarę w to, że to nasza, że to jest nowa droga można odnieść. Przywiązane do wartości wiary, miłości i zasady, i założenie na mojej głowie, które wciąż nie mają tylko Wołomina. Nie mam kontaktu. Dzisiaj był na porannych uroczystościach pan wiceburmistrz. Nie widzę w kościele wiceburmistrza. Ja wrócę za 3 minuty. Jeszcze. Thank you.
koniec już wasz? Pomrzeliście, co? Pomrzeliście. Takie rezerwowe. Znaczy wody więcej, ale musiałam się tam.